Chodzi za mną to wideo już od kilku tygodni, więc to oznacza, że chyba czas je w końcu nagrać. 6 stopni rozwoju duchowego. To jest interpretacja mojej nauczycielki. Ja jestem tutaj tylko posłańcem. Sprawdź sobie, na którym stopniu rozwoju jesteś i pamiętaj, że dla każdego ta skala może być indywidualna. U jednych pewne fazy będą trwały krócej, u innych będą trwały dłużej. Pierwsza faza to jest tak zwane wielkie boom. Dostajesz wtedy po twarzy. Pojawia się przeważnie jakiś problem i ta pierwsza faza to jest taki moment przebudzenia, takiego przebudzenia, że jest coś więcej, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, ale żeby to faktycznie nastąpiło, to musi pojawić się albo jakiś problem, coś, co Cię wyrwie z tej takiej śpiączki, wyrwie Cię z takiego Twojego życia i nagle być może zadasz sobie pytanie, o co tu w ogóle chodzi? I ten moment na ogół jest bolesny, trwa kilka tygodni do kilku miesięcy. U mnie pojawił się dwa razy, bo byłam wyjątkowo oporna na wiedzę, ale być może u Ciebie nie musi tak być. To, co też zauważam, to, że młodzi ludzie budzą się znacznie, znacznie szybciej. Druga faza przebudzenia duchowego to jest, kiedy po tym wielkim problemie już trochę ochłoniesz, to nadchodzi tak zwany duchowy high. I to jest w ogóle mega super uczucie, dlatego że masz wtedy takie połączenie ze wszystkimi. Pojawia się taka ogromna wdzięczność. Jest takie wrażenie unoszenia się wręcz nad ziemią. To jest moment, w którym nie ma problemów, są wyzwania. To jest też taki moment, w którym bardzo dużo czasu potrzebujesz spędzać w naturze, w którym zauważasz, że już Ci pewne rzeczy nie służą. Być może odpadną od Ciebie jakieś używki, albo być może pewni znajomi jakby przestaniecie nadawać na tej samej fali. To jest moment, w którym zmienia się Twoja energia i de facto cały czas przebywasz w bardzo wysokich wibracjach, tak jakby jakieś energie w ogóle na Ciebie spływały i jest dosłownie uczucie haju, jak po, nie wiem, czy jak po narkotykach, nie potrafię tego do niczego porównać, ale jest takie wrażenie miłości Boga, połączenia, unoszenia się dosłownie nad ziemią. Trzeci taki etap to jest czarna noc duszy i to jest taki moment, w którym w ogóle haj znika, nie ma już poczucia połączenia, natomiast wychodzą wszystkie syfy na wierzch, czyli wychodzą wszystkie problemy, to czego w sobie nie lubisz, nieprzepracowane traumy, które trzymasz w ciele, jakieś rzeczy z dzieciństwa, które potrzebujesz przepracować i ta czarna noc duszy bardzo mocno przypomina depresję z tą różnicą, że depresją nie jest, bo jakaś część Ciebie wie, że wszystko idzie ku dobremu, tak? Że na jakimś takim metafizycznym poziomie wszystko zmierza do oczyszczenia i wiesz, że to dzieje się dla Twojego wyższego dobra. I ta faza trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.